choroba. Ona już nie wróci? A tata od ciebie się nie zarazi? Tato! Zobacz, jaki tato jest gruby teraz! Spryciaro, bo prezentów nie będzie. Ja już będę szedł. Siadaj, opowiesz mi, co to na wiosce słychać. Proszę cię, nie przychodź tu więcej. Dowiedział się? Jak długo byłaś w tym szpitalu? Wiedziałam ci, żebyś się do mnie nie zbliżał, nie rozumiesz tego, co do ciebie mówię. Wszystko potrafi się spierdolić. Jej nie dam rady, mamo. Jak nie dasz rady? Tylko ja mam takich gównianych, obrzydliwych rodziców! Tu się nic nie dzieje przez przypadek. To są wszystko znaki. Panem pasterzem nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Mówię ci, odpierdol się od mojego dziecka. Zajmij się swoim, pewnie je kurwo utopiłaś. Słuchaj, zbieram róże. Jasiu! On spał na kocu. Te parę groszy, które tu zarabiasz, jest gówno warte. Ty przyjeżdżasz na tydzień i potem znowu wyjeżdżasz. Ciebie, Andrzej, tu nie ma. Co zrobiłeś, mamie? Co zrobiłem? O co ci chodzi? Jak się mało nie znajdzie, to nie wiem, kurwa, co ci zrobię. Trzy? Przecież on niedługo wyjedzie i wszystko się ułoży. Jasiu! Dwa? Błagam cię, kurwa! Ty nic złego nie zrobiłaś. Jeden.